Jeżeli chodzi o zapis nutowy, to macie wszystko w linku poniżej. Wszystko jest za darmo do ściągnięcia z mojej strony. Zapraszam. Siemanko, dzisiaj sobie porozmawiamy o budowaniu szybkości rąk. Pierwsza sprawa jest taka, że jeżeli chcecie budować szybkość rąk, musicie przygotować się na dłuższy czas treningu. Czyli na przykład musimy tutaj robić coś takiego, że ćwiczymy minimum 40 minut dziennie lub co dwa dni. Okej, i teraz tak, jest wiele sposobów, żeby ćwiczyć ręce, szybkość rąk i wytrzymałość, bo tutaj akurat wytrzymałość jest troszeczkę ważniejsza niż szybkość, dlatego że nic wam nie da, jak będziecie grać, powiedzmy, takie bardzo szybkie i krótkie uderzenia, bo tutaj chodzi o to, żebyście wytrzymali dłużej, a nie, że zagrali szybciej, ale tylko przez chwilę, nie? Bo tak naprawdę, że na przykład szybkie uderzenie, 5 szybkich uderzeń możecie sobie wykonać tak naprawdę obojętnie na jakim etapie praktycznie perkusyjnym, bardzo szybko. Ale żeby już to przytrzymać, to już jest troszeczkę problem, nie? Więc o to chodzi, że najpierw trzeba się skupić na wytrzymałości, a później, żeby budować tą szybkość. Okej, i teraz tak, w tej lekcji poruszymy sobie dwa tipy, jak tą szybkość uzyskać. Okej, więc pierwszym ćwiczeniem będzie oczywiście blast, zwykły, tradycyjny blast i będziemy go grać na zmianę ze skankiem, okej? Czyli tak, my budujemy tylko ręce tutaj, więc gramy blast tradycyjny na obunóż, okej? Czyli coś w tym stylu. I gramy tak, najpierw jeden skank, potem jeden blast. Jeden skank, dwa blasty, jeden skank, trzy blasty i jeden skank, cztery blasty. Dobrze, i ja włączam sobie tempo 200, okej? I teraz tak, lecimy sobie to ćwiczonko, uwaga, i okej, więc tak, dzięki temu ćwiczeniu będziecie mogli sobie coraz bardziej przedłużać wasze możliwości, bo to jest tak, tak jak mówiłem w poprzedniej lekcji, że musimy przełamywać te bariery, czyli tutaj jest najważniejsze to, żebyśmy skupili się, żeby grać troszeczkę dłużej niż wcześniej, w sensie, że musimy grać troszeczkę dłużej, to już jak naprawdę czujecie zmęczenie na maksa, to chociaż te 2 sekundy jeszcze przytrzymać i wtedy wasze ciało się jakby programuje wtedy, że o, ja mogę wytrzymać więcej, więc może przeprogramuje się, te mięśnie urosną troszeczkę i ta pamięć mięśniowa się wzmocni i będziemy w stanie grać szybciej. Bo tutaj jest kwestia taka, że nie potrzebujecie nie wiadomo jakich mięśni, być pakerami i tak dalej, żeby grać szybko, bo to chodzi właśnie o taką pamięć mięśniową i też chodzi o to, żebyśmy znali jakby ruchy do danego tempa, czyli na przykład, że gram nadgarstkiem do tempa 200, a jak już gram ponad 240, to już gram z palców, dlatego że już mam to wyrobione i wiem, na co mogę sobie pozwolić, ile wytrzymam i tak dalej. Okej, więc tak, najlepiej sobie to ćwiczenie ustawiać na 5 minut albo i nawet 10 minut i cisnąć w kółko właśnie raz, dwa, trzy, cztery blasty, a jak czujecie się pewniej, to robimy 5, 6, 7, 8, czyli co jeden takt skanka, dodajemy jeszcze jeden takt blasta, czyli to jest naprawdę super ćwiczenie, żeby ocenić wasze w ogóle możliwości i tak można robić w kółko, tylko że później jak już będziecie lepsi, to możecie sobie ustawiać takie 5 minut i grać tylko blasta i dopiero jak się zmęczycie, to robicie 2 takty skanka i znowu, czyli na przykład gracie 3 minuty blast bez zatrzymania się i później męczycie się po 2 minutach na przykład, schodzimy na skank
i odpoczywamy chwileczkę i ciśniemy dalej. Okej, okay, i drugim tipem ode mnie jest takie coś, że zawsze tomy mamy nastrojone niżej, więc tutaj kwestia jest taka, że musimy grać przejścia w kółko, czyli bez zatrzymania się żadnego, ale nie jakieś tam chopsy, nie wiadomo jakie, w ogóle lecenie po zestawie tak w prawo i w lewo, tylko zwykłe, takie ja to nazwę, koliasowe przejścia, czyli na przykład gramy sobie zwykły beat, i później gramy przejścia, które będą nam bardzo hartowały ręce, czyli... coś w tym stylu, czyli gramy sobie beat. I jak już się zmęczymy, to przechodzimy na znowu na ten beat. Oczywiście dowolnie, obojętnie, ja tak gram podstawowy beat, żebyście wiedzieli, o co mi chodzi, czyli... I mniej więcej tak to wygląda. Więc polecam Wam tak właśnie uczyć się wytrzymałości i szybkości rąk. Mam nadzieję, że pomogłem i widzimy się w kolejnych lekcjach. Do zobaczenia. Thanks for watching my video. If you are a drummer and you want to improve your skills, you can check out my drum courses and drum coaching program. In the coaching program you get all of my courses, training personalized by me and one meeting every 2 weeks. Link below.